Nazywam się Rafał Słowik, mam 41 lat. Obecnie jestem prezesem regionalnych wodociągów i kanalizacji w Białogardzie. Z wykształcenia jestem elektroenergetykiem. Wykształcenie mam wyższe, techniczne. Posiadam uprawnienia budowlane i 20 lat stażu pracy i doświadczenia w projektowaniu i w eksploatacji urządzeń. Co prawda elektroenergetycznych, ale wierzcie mi Państwo, jest to branża bardzo pokrewna. No wiadomo, statutowym działaniem spółki jest doprowadzanie wodu i odprowadzanie ścieków i wraz z wiceprezesem jesteśmy zdeterminowani, żeby spółka działała jak najbardziej prawidłowo. Co można powiedzieć o samej spółce? To jeśli chodzi o takie podstawowe działania, to oprócz oczywiście doprowadzenia wody, wyprowadzenia ścieków, są to różne inwestycje. Ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta, jeśli chodzi o inwestycje w mieście. Jest kilka palących tematów, które znamy i będziemy realizować. Najważniejszym tematem na tą chwilę jest przebudowa ulicy Bolesława Śmielego w Białogardzie. Jesteśmy już po prostu dogadani, jeśli chodzi o to, żeby skonsolidować razem tą inwestycję, czyli razem spółka i miasto. Chodzi o to, że musimy wymienić tam wodociąg, no i po prostu zrobimy to wspólnie, żeby obniżyć koszty tej inwestycji. Drugim takim palącym tematem jest podniesienie ciśnienia wody w Inwestparku, ponieważ ma to znaczący wpływ na to, na potencjalnych inwestorów, którzy pytają o te parametry. No wiadomo, jeśli miasto zdobędzie inwestorów, będą miejsca pracy. Takich ważnych dla mieszkańców również rzeczy to jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Księżnej Zofii. Do końca maja będzie przygotowany już przetarg na to, tak samo w granicy ulic Skolimowskiej i Tadeusza Ślusarskiego bodajże. To też będzie zrealizowane w tym roku. No i taki mniejszy temat, który mamy zamiar zrobić wspólnie z prezesem Słowińskim, to jest, który, że tak powiem, był monitorowany przez radnych, to jest zdrój wodny na naszym stadionie miejskim. Jeśli chodzi jeszcze, być może chciałbym też powiedzieć, że no, moje przyjście do spółki regionalnych wodociągów i kanalizacji uspokoiło trochę atmosferę wśród pracowników, ponieważ od lat, że tak powiem, pensje tam stały. No i a rynek pracy jest niestety nieubłaganie wymagający, jeśli chodzi o te kwestie. Średnia wieku w firmie to jest 47 lat, średnia służb technicznych w Białogardzie to są 52 lata i trzeba myśleć o przyszłości, bo chwila to będzie 5 lat i ci ludzie naprawdę będą już zaawansowani wiekowo w tej pracy i musimy już myśleć o tym, żeby te kadry uzupełniać. No mamy taką strategię z prezesem Lewandowskim odnośnie tej sprawy. No nie wiem, może Państwo macie jeszcze jakieś pytania. Sytuacja finansowa w firmie. Ogólnie na podstawowej działalności, czyli na doprowadzanie wodów i odbiorze ścieków mamy stratę. Pracujemy nad rozwiązaniami, które generalnie jako spółka miejska nie powinniśmy zarabiać na tym. Staramy się doprowadzić sytuację do tego, żebyśmy chodzili po prostu na zero, żeby koszty z taryf i koszty po prostu, które ponosimy na działalność i pieniądze, które otrzymujemy w staryf, pokrywały się, czyli bilansowały się na zero. No, bilans finansowy był dodatni, tam zysk był w granicach 3,5 miliona, aczkolwiek to jest zawiła sprawa, także pozwólcie Państwo, żebym tego opowiadał, bo to trzeba by było się po prostu zagłębić, ale jeśli będzie taka potrzeba, to mogę powiedzieć. No, co jeszcze mogę powiedzieć? A no, jako ja prezesem zostałem po prostu, bo czasami tak w mediach społecznościowych, szczególnie, że to pani burmistrz jest za to odpowiedzialna. Nie, to była decyzja samorządów, tak, ponieważ regionalny wodociąg i kanalizacja to jest spółka 8 gmin, tak, i to była wspólna decyzja większości wspólników, tak. Pragnę dodać, że większości wspólników, nie wszyscy byli za tą zmianą.